No nie tak łatwo jest pokutować, nie. Nie tak łatwo. Mam nadzieję, że to wszuranie jeszcze chwilę wytrzymacie. No taki mój wór pokutny. Moja ulubiona, ukochana sąsiadka, pani Hania, kiedy poprosiłem ją, żeby zrobiła mi ten wór pokutny, zrobiła go z dwóch bardzo takich już dojrzałych, starych workach po ziemniaków. Nie zrobiła w nim jednej, a właściwie dwóch rzeczy, które nasunęły mi właśnie tę katechezę. Niewygodnie mi. Nie ma otworów na ręce. No, normalnie mnie coś krępuje, no to tak powoduje, że jakoś tak, no głupio, nie? Wyciągnęłoby się te ręce, oj, też to te dziury mnie tutaj jakoś tak po prostu, no krępują, nie? No chociaż pokutowanie, ale po prostu fajnie, żeby było jakoś tak z klasą, nie? No my po prostu nawet chyba pokutować lubimy na jakichś takich swoich dobrych, fajnych, znanych warunkach. Co, może to za mało, tak? Za mało na katechezę tematu pod tytułem co mnie w życiu krępuje? Co jest moim ograniczeniem? Nie, ja myślę, że bardzo często uciekamy w wielkie postanowienia. Jaki to ja będę? Co ja zrobię? Co ja przestanę robić? Ludzie, jak ja to zrobię? Jak ja to zrealizuję? To po prostu będziecie mnie podziwiać. Ja myślę, że umiejętność zobaczenia, nazwania i przyznania się, że ta rzecz, ta sfera, ta dziedzina w moim życiu mnie krępuje, mnie ogranicza, jest już czymś bardzo wielkim. A jeszcze, słuchajcie, a uznanie, że ta moja dziedzina to coś we mnie może krępuje innych. Może przez moje realizowanie, no, jak ja coś widzę, jak ja coś postanawiam, może ja kogoś krępuję. Może coś we mnie jest takiego, że inny po prostu siedzi jak w worze. Może moi bliscy ze mną mają ustawiczny wielki post. Może ja im funduję po prostu przez moje zachowanie siedzenie w worze pokutnym. To nie jest mało. Zobaczyć, nazwać i przyznać się, że ta rzecz w moim życiu, nie tylko tak górnolotnie nazwanym życiu duchowym, ale że w ogóle w życiu jest czymś, co stwarza mi problem, co jest moją trudnością. Nazwę to. Taki właśnie ten dzisiejszy mój nazwany wór pokutny.